Dzień dobry, dzień dobry, a dzień dobry, szósta rano, witam Cię serdecznie, słowo miłości na dziś, ja nazywam się Anna Antoniak, a witam Cię serdecznie e, na moim kanale, e, cieszę się, że jesteś, e, mam nadzieję, że to, co tutaj dostajesz jest wartościowe, jeżeli tak, niezmiernie się cieszę. Mm. Chciałam dzisiaj dokończyć jakby treść, którą wczoraj zaczęłam, e, na temat... E, myśli. Mam nadzieję, że obejrzałeś sobie y, ten filmik na YouTubie z ryżem y, odnośnie tego, jak ogromny wpływ na nasze y, życie mają słowa, które wypowiadasz do siebie. I jeżeli nie oglądałeś, to dzisiaj też również podlinkuję to. Mam nadzieję, że sobie to przejrzysz. To doświadczenie z ryżem jest niesamowite, więc polecam Ci, zobacz to do końca mega 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 mega. Jak zobaczysz tam robaki albo zobaczysz tęczę, będziesz wiedział co robisz sobie albo swoim dzieciom, swojej rodzinie, kiedy mówisz do nich brzydkie rzeczy, jesteś głupi, jesteś debilem, nie lubię cię, nie kocham, a nie dasz Rady i tak dalej, a kiedy jakby mówisz słowa miłości, że kocham cię, jesteś wspaniały, dobry, uda ci się dasz radę, także będziesz mieć porównanie tego, co się dzieje z tobą i w, w, w tobie kiedy m, Twoje myśli, Twoje słowa e, i jak oddziałują na całe Twoje życie. I dzisiaj to dokończę, moi drodzy, a, i przeczytam jeszcze jeden fragment z książki właśnie m, tak jak człowiek myśli. Uwaga! Dobre myśli i działania nigdy nie mogą przynieść złych skutków. Złe myśli i działania nigdy nie mogą przynieść dobrych skutków. To tak jak w amerykańskim powiedzeniu z kukurydzy wrośnie tylko kukurydza, a z pokrzywy tylko pokrzywy. No i czy tak nie jest? Uwaga! Sadzisz ziarenko marcheweczki. Jesteś ogrodniki. Wsiadasz, sadzisz ziarenko marcheweczki i pielęgnujesz ją. No i po, po, po miesiącu patrzysz, a z marchewki wyrósł ogórek. Tak? No nie! Sadzisz pomidorki. I z pomidorku wyrosła papryka. No tak? No nie. Sadzisz borówki. Z borówek za jakiś czas wyrosły poziomki. No tak? No nie. To co sadzisz, to dostajesz. Tak? Sadzisz marchewkę, wyrasta marchewka. Sadzisz pomidorka, będzie pomidorek. Sadzisz ogóreczka, będzie ogóreczek. Sadzisz boróweczkę, będzie boróweczka. Nie ma innej opcji. Dobre myśli i działania nigdy nie mogą przynieść złych skutków. Złe myśli i działania nigdy nie mogą przynieść dobrych skutków. Słuchajcie, czy nie mieliście tak czasami, że mieliście dobry dzień, fantastyczny i wszystko się działo fajnie, bo mieliście radość, w sobie miłość i dobre emocje. A potem przychodził gorszy dzień. I nagle mówisz kurde, wszystko się wali. Wszystko się wali. Ale to dlatego, że ty skupiasz się na tym, co się wali i skupiasz się na tym, co jest złe i widzisz coraz więcej złych rzeczy hm tak jest czy tak nie jest jak sądzisz ee, wiecie długo jakby pracowałam nad tymi moimi myślami oj długo latami żeby je zmieniać mm, ponieważ dużo brzydkich i strasznych rzeczy widziałam w swoim życiu i w dzieciństwie dużo krzywdy też dostałam od od życia od innych i Sama też krzywdziłam, no bo jeżeli miałam krzywdę, no to też nieświadomie krzywdziłam. I kiedy rozwijałam się tak mocno, mocno ileś lat temu, to jakby pracowałam nad tymi myślami i powiem wam i będzie to opisane w książce, że w pewnym momencie, kiedy byłam w ogromnym dole, ogromnej czarnej dupie. To była ogromna czarna dupa, taka duża, że hej, to myśli. Moje sprawiały, że ja się czułam strasznie. Dzisiaj wiem, że nie ma depresji. Depresja jest stanem duchowym, duchowym. I mam nagrany podcast o tym, możesz sobie posłuchać, tutaj gdzieś jest. Ehm, depresja z duchowego punktu widzenia. Rozjaśniam tak, jakby temat, ale muszę jakieś do niego wrócić i jakby dokładnie powiedzieć. Ale dzisiaj mówimy o dobrych myślach i działaniach, albo o złych myślach i działaniach, więc jeżeli myślisz źle, no to, no to nie dziw się, że nie wyjdzie dobrze. Natomiast jeśli myślisz dobrze, to no myślę, że nie myślisz, że wyjdzie źle, tylko że myślisz, że wyjdzie dobrze, prawda? I jest taki fragment, bardzo lubię też ten cytat, z obfitości y, mówią Twoje usta. Czyli to, co masz jakby w ustach, to, to wyrażasz, tak? Co masz w sercu. Obfitości serca mówią Twoje usta. Przepraszam, z obfitości serca. Jest to fragment z Biblii. Z obfitości serca mówią Twoje usta. Jeżeli w sercu pielęgnujesz dobre rzeczy, no to będziesz mówić dobre rzeczy i będziesz myśleć dobre rzeczy. Mówiliśmy o ogrodzie ostatnio. Ale jeśli w swoim sercu pielęgnujesz złe rzeczy, hejt, nienawiść, zawieść i wybaczenie, no to one będą, te usta będą mówić to. I to jest bardzo, bardzo istotne. Po drugie, jest taki fragment, z Twoich ust wychodzi błogosławieństwo albo przekleństwo. Tak? Ale pamiętajcie, że najpierw jest myśl. Najpierw jest zawsze myśl. Potem jest słowo. I posłowie jest czyn, działanie, tak? Czyli zawsze najpierw jest myśl, czyli twoje myśli mają największy jakby wpływ na to wszystko, dlatego że ty najpierw myślisz, potem mówisz i potem działasz. Chociaż są niektórzy, którzy działają, yy, potem mówią i na końcu myślą. <ścoughs> Znasz takich? Ale z reguły tak jest, że najpierw myślimy, Potem wypowiadamy te słowa, a potem a, działamy w taki, a nie inny sposób. I te słowa wypowiadane kreują to, co my robimy. Tak czy nie? Jak jest u Ciebie? Jak mówisz, że a, ale mam kiepski dzień, to masz fajny dzień? Na pewno nie. Ale powiesz, no, ale, 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 Ania, no ale, Ania. No ale ja mam naprawdę kiepski dzień. No tak, ale skupiesz się na tym, żeby był kiepski. A powiedz sobie: "Dobra, miałem kiepski dzień". Okej, okay, miałem. Od teraz uważam i wierzę w to, że mój dzień się zmieni i będzie to bardzo pożyteczny i e, rozwojowy dzień albo miły dzień, tak? I zobacz co się wydarzy. Po prostu spróbuj to zrobić. Jakby przemienić te swoje myśli i te swoje mm, słowa no, bo jak będziesz sadzić, bo jak będziesz sadzić marchewkę, to otrzymasz marchewkę, ale jeżeli będziesz sadzić chwasta, to otrzymasz chwasta. Mareczku, mój drogi, tak? Musimy to wiedzieć. Marzenko, Bożenko, mówię teraz do Ciebie: sadzisz chwasta, to otrzymasz chwasta. Sadzisz marchewkę. Nie wiem, buraczka, to otrzymasz to. Buraczki są o wiele lepsze niż chwast. Naprawdę, możesz sobie zrobić surówkę z buraczka. Możesz sobie zupkę buraczkową zrobić, buraczki na ciepło, buraczki na zimno, e, buraczki kiszone można zrobić, sok z buraka. Bardzo dobre, naprawdę. Polecam. E, buraka w różnej postaci. Także a z chwasta nigdy nic nie robiłam. <ścoughs> Oprócz tego, że wyrywałam chwasty. Czasami jest takie powiedzenie, wyrwij chwasta, wyrwij chwasta, wyrwij chwasta. I ja do Ciebie teraz mówię, wyrwij się chwasta, wyrwij chwasta, wyrwij chwast, chwasta, zasadź się marchewkę, Zasać tę miłość, Zasać tą radość, zasadź wdzięczność. O! Najlepsze, co możesz zrobić. Skup się, jak przychodzi cię zła myśl, coś się dzieje i w ogóle, od razu sobie powiedz tak, za co jestem dziś wdzięczna. Muszę wymienić sobie 30 rzeczy, za co jestem wdzięczna w swoim życiu. I nagle skupiasz się na tym. Na dobrych rzeczach. I ty mówisz sobie, dobra, 30 rzeczy, i musisz wliczyć, dobra, jestem, jestem wdzięczny tak, za rodzinę, za to, że jestem zdrowy, za to, że mam pracę, za to, że mam ukochaną osobę przy sobie, e, za to, że jadę teraz w góry, mm, za moje dzieci. Dziękuję za moich rodziców. Dziękuję, to już mam 7, e, dziękuję za. E, z, nie, to już mam 12, 13, przepraszam. No, to e, dziękuję za to, że mam wodę w kranie, że mam ciepły. Mieszkanko, i nie muszę marznąć. Dziękuję za słońce dzisiaj piękne. Dziękuję za spacer, a dziękuję za moich przyjaciół. Dziękuję za to, że mam samochód. Dziękuję za to, że e, nie wiem, że mam fajny but sobie kupiłem wczoraj. Dziękuję za to i wyliczasz rzeczy. Skupiasz się na tym, co dobrego jest. Siejesz marchewkę, buraczka, e, cytrynkę, pietruszkę. Cytrynki można siać? No nie wiem, czy sieje się cytrynki. W każdym razie siejesz, siejesz dobre rzeczy, i jutro one przynoszą plon. Być może dzisiaj już nie, no, bo, bo za wcześnie na to, ale jutro na pewno nie będziesz się już w takim stanie jak dzisiaj. Kochani, dobre myśli i działania nigdy nie mogą przynieść złych e, rzeczy. Złe myśli i działania, i złe słowa będą przynosić chwasty. Pytanie: co będziesz siać? I czy będziesz potem to pielęgnować, czy raczej zostawisz to na pastwę losu i zarośnie to nie wiadomo czym. Życzę Ci i wierzę w to, że dokonasz dobrego wyboru, bo to nie moje życie, ale Twoje. Ja wybieram to, co dobre. Pytanie: co wybierasz Ty? Ściskam Cię do usłyszenia, do zobaczenia. Hej!